Z Patrykiem Szymańskim rozmawiamy po walce. O Patryk, właściwie wszystko tobie dzisiaj wychodziło. Proste, fajne takie jeszcze miałeś sierpy krótkie. Chyba trener Wilczewski z tobą może być z ciebie chyba dzisiaj zadowolony. Zobaczymy, przeanalizujemy tę walkę na pewno z Piotrkiem. Jakie będzie miał uwagi? Na pewno i takie walki, w których się wygrywa i wychodzi teoretycznie wszystko. Trzeba przeanalizować, usiąść, zobaczyć, co jeszcze można robić lepiej, żeby w następnych walkach było jeszcze więcej tych dobrych rzeczy. Powiedz, to rozcięcie u Włocha to było po zderzeniu głową, czy po prostu tak mocno biłeś? Przyznam się szczerze, że nie zauważyłem. Nagle zobaczyłem, że jest krew, biłem w co miejsce cały czas. Starałem się prawą ręką rozbijać to rozcięcie, żeby wiadomo, jak najbardziej utrudnić mu tą walkę. Powiedz, jak u ciebie w ogóle teraz sytuacja wygląda, bo przez większość czasu byłeś kojarzony ze Stanami, teraz mieszkasz w Polsce? Cały czas tak jak było, tak jest. Trenuję mniej więcej pół czasu w Polsce, pół w Stanach. Teraz mam trenera z Polski, Piotra Witeckiego, więc na pewno troszeczkę więcej czasu wychodzi w Polsce, ale już po nowym roku od razu, w pierwszym tygodniu stycznia, wylatuję do Stanów i tam będę toczył kolejną walkę w następnym roku. Właśnie, jakie cele sobie stawiasz? Jesteś wciąż bardzo młodym zawodnikiem. Chcesz ubijać leszczy, czy po prostu wziąć się za poważny boks? Nie wiadomo, chcę się rozwijać, chcę rywali mieć coraz poważniejszych i żeby ta poprzeczka była podniesiona. Z moim promotorem na pewno, tak jak i po każdej walce usiądziemy, porozmawiamy, przeanalizujemy wszystko, żeby z walki na walkę ten rywal był coraz mocniejszy i się rozwijać. Dobra, Patryk, wielkie dzięki. Dziękuję bardzo.